W tym filmie pokażę, jak można kawałkowi powierzchni przyporządkować pewien wektor, który tę powierzchnię będzie w jednoznaczny sposób reprezentował. Czasami się nawet mówi, że wektor powierzchni, używa się takiego określenia. I to się może wydawać dziwne, jak się spotykamy z tym pierwszy raz. Jak to jest, że coś dwuwymiarowego, powierzchnię, chcemy reprezentować przez taki jednowymiarowy wektor? Ale okazuje się, że do pewnych zastosowań, zwłaszcza w fizyce, to jest bardzo wygodne. W poprzednim filmie liczyliśmy strumień pola elektrycznego przez powierzchnię. No i tu okaże się ten wektor reprezentujący powierzchnię bardzo wygodny. To jak liczyliśmy ten strumień? No, to był taki iloczyn, φ to jest właśnie strumień, natężenia pola elektrycznego razy s prostopadłe. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, żeby zobaczyć, co to jest to s prostopadłe. Ja tutaj przypomnę tylko, że my tak oznaczyliśmy rzut tej powierzchni s. Na płaszczyznę prostopadłą do pola elektrycznego E. No i ten rzut wygląda tak, i tutaj braliśmy powierzchnię tego rzutu. Czyli jak ktoś mnie zapyta, co to jest ten strumień, to mówię, że trzeba pomnożyć natężenie pola elektrycznego przez rzut powierzchni na płaszczyznę prostopadłą do pola E. Bardzo wiele słów tutaj trzeba użyć, żeby wyjaśnić, co to jest, to S prostopadłe. Przez co muszę pomnożyć natężenie pola elektrycznego. I okazuje się, że jak się wprowadzi ten wektor, który tę powierzchnię będzie reprezentował, to można to bardzo uprościć. Zauważmy, że tutaj mogę sobie narysować pewien kąt teta. Powiedzmy, że tutaj o, tutaj mam taki kąt teta. No i teraz zauważmy, że powierzchnia tego rzutu no to jest prosta trygonometria, żeby zauważyć, że to jest po prostu kosinus. Kąta teta razy powierzchnia tego s. Czyli ja mógłbym ten wzór tutaj przepisać w taki sposób, że strumień to jest natężenie pola elektrycznego razy ta powierzchnia s, no i razy cosinus tego kąta teta, czyli tutaj razy cosinus kąta teta. No i teraz co to jest ten kąt teta? No, w tym momencie mogę powiedzieć, że ten kąt θ jest zdefiniowany jako kąt pomiędzy powierzchnią S, a rzutem tej powierzchni na płaszczyznę prostopadłą do pola elektrycznego E. Nadal wymaga to wypowiedzenia wielu słów, żeby zdefiniować ten kąt θ, i on tutaj jest zdefiniowany jako kąt pomiędzy dwoma płaszczyznami. A ja teraz będę chciał znaleźć trochę inną, wygodniejszą interpretację geometryczną tego kąta. Jako kąta pomiędzy dwoma wektorami. Jeden z tych wektorów to będzie pole elektryczne, a drugi wektor to będzie właśnie ten wektor, który przyporządkujemy powierzchni. No to jak jest zdefiniowany wektor dla jakiegoś kawałka powierzchni? Powiedzmy, że popatrzymy na ten rysunek tej po lewej stronie. No i taki wektor, który opisuje tę powierzchnię, to będzie po pierwsze wektor, który jest do niej prostopadły. Czasami się mówi wektor normalny do powierzchni. Wektor normalny do powierzchni to jest to samo, co prostopadły do powierzchni. A długość tego wektora będzie w odpowiednich jednostkach oznaczała pole tej powierzchni. Czyli to jest taki wektor, który jest prostopadły, a jego długość koduje tę informację, jakie jest pole tej powierzchni. Im większe pole, tym dłuższy jest ten wektor. No i tutaj, na tym przykładzie, jak mam kawałek powierzchni w, zawarty w płaszczyźnie XY, no to wtedy ten wektor, który opisuje tę powierzchnię, będzie w kierunku osi Z. No to teraz zastanów się, jaki będzie ten wektor opisujący powierzchnię. Jak na mamy na tym drugim rysunku, która leży w płaszczyźnie xz. Wciśnij pauzę i spróbuj się samodzielnie na tym zastanowić. Odpowiedzią jest oczywiście wektor w kierunku osi y, skoro nasza powierzchnia zawierza, zawierała się w płaszczyźnie xz. No i teraz na odwrót, jeżeli ktoś mi zada jakiś wektor, który opisuje powierzchnię, powiedzmy, że ktoś mi powie, że mam wektor, który ma kierunek osi x i jego długość zadaje mi pewną powierzchnię. No to co ja wiem o tej powierzchni? Wiem, jakie jest pole tej powierzchni, i wiem, w jakiej płaszczyźnie ona się zawiera. Mianowicie jeżeli ona być, ma być prostopada do tego wektora, który ma kierunek osi X, no to musi leżeć. Musi leżeć w płaszczyźnie YZ, czyli to będzie jakaś taka powierzchnia. Ja nie wiem dokładnie, jaki jest kształt tej powierzchni, ale wiem, jaki, w jakiej płaszczyźnie ona leży i Jakie ma pole? A to już mi do większości zastosowań wystarcza. Czyli tutaj mam taki wektor, który opisuje ten wycinek płaszczyzny. No, ale tutaj ktoś mógłby zadać takie pytanie. Ale przecież wektor prostopadły nie jest jednoznacznie zdefiniowany, dlatego że ja mogę wziąć wektor, który pokazuje w przeciwnym kierunku. On też jest prostopadły i on też opisuje tę samą powierzchnię. Tak samo mogę wziąć. Wektor prostopadły do tej powierzchni, czy do tej, którą tu przyfionarysowałem. Oba te prostopadłe wektory, przeciwnie skierowane, opisują tę samą powierzchnię. I czy jest jakiś sposób, żeby powiedzieć, który to jest ten właściwy, żeby to jakoś ujednoznacznić? No i w ogólności nie ma takiego sposobu. Jak mamy dane tylko taki kawałek powierzchni, bez żadnej dodatkowej informacji o tej powierzchni, to nie da się tego wybrać w sposób jednoznaczny. Nie da się powiedzieć, który z tych wektorów jest ten właściwy. Ale w pewnych sytuacjach. Istnieje sposób, żeby to ujednoznacznić. Na przykład, kiedy mamy do czynienia z powierzchnią zamkniętą, czyli taką powierzchnią, która wycina nam z całej przestrzeni jakąś ograniczoną objętość, i ta powierzchnia jest brzegiem jakiegoś takiego ograniczonego obszaru. No to wtedy mamy takie pojęcie jak wewnątrz tej powierzchni i na zewnątrz tej powierzchni. I te pojęcia są wtedy jednoznacznie zdefiniowane. No i jeżeli tutaj sobie wyróżnimy jakiś taki kawałeczek tej powierzchni, na przykład ten. Takiej powierzchni zamkniętej, ograniczającej jakiś obszar w przestrzeni, no to możemy powiedzieć, że wektor, który pisze tę powierzchnię, możemy się umówić, że to będzie ten, który wskazuje na zewnątrz. Czyli wprowadza się taką konwencję, że ten wektor, który pokazuje na zewnątrz, to jest właśnie ten właściwy. I dla naszych zastosowań fizycznych tutaj, jak będziemy liczyli strumień, to. Taka umowa, taka konwencja nam w zupełności wystarczy, dlatego że to, co jest najciekawsze przy liczeniu strumienia, to jest liczenie strumienia przez zamkniętą powierzchnię. Tam oczywiście zawsze jest ten drugi wektor, który wskazuje do wewnątrz, no i ponieważ mamy to rozróżnienie wewnątrz na zewnątrz, no to możemy się umówić, że raz na zawsze ustalamy, że wektor opisujący powierzchnię to właśnie będzie ten, który wskazuje na zewnątrz. Zróbmy przykład, żeby lepiej zilustrować, o co chodzi. Powiedzmy, że mam. Walec, czyli taką puszkę, która ma powierzchnię boczną i dwa denka, na górze i na dole. I teraz wciśnij pauzę i spróbuj się zastanowić, jak przyporządkujemy wektory tym powierzchniom tych denek, tego górnego i dolnego, jak, to, jak będą te wektory wyglądały. No, jak popatrzymy na to dolne denko, no to tutaj mamy do wyboru dwa wektory. Może być ten wektor skierowany do dołu i ten drugi skierowany do góry. No, ale na zewnątrz to jest właśnie ten skierowany do dołu, czyli tutaj na dole to będzie ten właściwy wektor, a nie ten, który wskazuje do wewnątrz. Natomiast tutaj u góry to jest jasne, że trzeba wziąć ten wektor skierowany do góry. Więc widzimy, że nawet te powierzchnie, które są do siebie równoległe, mają ten, ten sam kształt, to samo pole, są praktycznie identyczne, jednak przyporządkowujemy im w myśl tej konwencji różne wektory. Dlatego, że umawiamy się, że wektory, które przyporządkowujemy powierzchnią, zawsze są skierowane na zewnątrz. Widzimy, że w ten sposób każdemu kawałkowi takiej zamkniętej powierzchni możemy przyporządkować wektor reprezentujący ten kawałek w sposób całkowicie jednoznaczny. No, jak mamy taki otwarty kawałek, który nie jest. Kawałkiem zamkniętej powierzchni, to nie wiadomo, co to jest na zewnątrz, co to jest wewnątrz, więc ta metoda nie działa. No wtedy trzeba jakąś ewentualnie dodatkową informację o tej powierzchni przekazać, żeby móc ten wektor jednoznacznie wybrać z tych dwóch. No i są na to sposoby. Mówi się wtedy o orientacji, ale tym się tutaj nie będziemy zajmować. Teraz zajmijmy się tym kątem θ, między czym a czym ten kąt tutaj będzie. Bo to jest właśnie mój główny cel. Narysujmy sobie tutaj wektor. Reprezentujący tę powierzchnię S. No ten wektor będzie wyglądał jakoś tak. On musi być do tej powierzchni prostopadły, czyli jakoś tak będzie wyglądał. No i teraz zastanówmy się, jaki kąt jest pomiędzy tym wektorem opisującym powierzchnię S, a kierunkiem pola elektrycznego E. Jaki tutaj będzie kąt? No jak to się zbiegły w trygonometrii, to domyśla się, że to pewnie będzie albo teta, albo 90 minus teta, ale sprawdźmy to dokładnie. Ten kąt, który teraz na czerwono zaznaczam tutaj, to jest 90 stopni minus teta, no bo dopełnia tutaj do kąta prostego. A więc ten kąt, który tutaj teraz zaznaczę na zielono, to będzie, będzie teta, dlatego że tu mamy kąt prosty na dole, tutaj mamy kąt prosty, więc tutaj musi być teta, bo tu było 90 minus teta. Czyli teraz widzimy, że ten kąt zaznaczony na pomarańczowo tutaj, to znowu musi być kąt teta, dlatego że. Że tutaj jest kąt θ, a te dwie linie są równoległe, są przecięte prostą, więc te kąty tutaj muszą być takie same. Czyli widzimy, że kąt θ to jest kąt pomiędzy wektorem, który opisuje pole elektryczne, a wektorem, który opisuje naszą powierzchnię. Czyli tutaj ten kosinus θ ma ciekawą interpretację geometryczną. Mianowicie, zauważmy, że ja mogę napisać, że ten strumień φ to co to jest? To jest iloczyn skalarny pola elektrycznego przez wektor tej powierzchni. Razy, tutaj mam iloczyn skalarny wektora tej powierzchni. No bo co to jest iloczyn skalarny? To jest iloczyn długości wektorów razy cosinus kąta między nimi. Czyli to, co tutaj dostaliśmy, no to odtworzył nam się właśnie wzór na iloczyn skalarny. No i teraz ja mam właśnie bardzo prostą interpretację geometryczną i bardzo prosty przepis. Łatwo go wysłowić na liczenie strumienia. Strumień to jest po prostu iloczyn skalarny pola elektrycznego przez wektor powierzchni. I nie muszę tutaj opisywać tych prostopadłości, tych rzutów i tak Mam bardzo prosty przepis. Iloczyn skalarny, pole elektryczne razy wektor powierzchni. Takie wyrażenie strumienia w języku iloczynu skalarnego okazuje się być wygodne rachunkowo, o czym się przekonamy. Między innymi w kolejnych filmach licząc strumienie pola przez jakieś powierzchnie. Ale to ma też dobrą interpretację geometryczną. Naturalnie pojawia się tutaj cosinus kąta teta, jako kąta pomiędzy tymi wektorami i wiemy skąd się bierze. Bierze się właśnie z iloczynu skalarnego. No a teraz na koniec sobie zróbmy jeszcze taki prosty przykład, żeby zobaczyć, żeby sobie może to utrwalić. Powiedzmy, że mamy tutaj już pomijamy jednostki. Wiadomo, odpowiednie jednostki powinny być. Mamy tutaj pole. O natężeniu 100 i mamy taką powierzchnię. Powierzchnia tego kawałka to jest 2 w odpowiednich jednostkach, oczywiście. No i tutaj mamy kąt 30 stopni. Teraz, jaki tutaj będzie strumień tego pola? Wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie obliczyć, jaki będzie strumień tego pola. No to liczymy. Natężenie pola to jest 100. To muszę pomnożyć przez. Pole powierzchni, czyli 2, no bo to jest strumień pola przez powierzchnię. I teraz razy cosinus, Razy cosinus, ale kosinus jakiego kąta? Ktoś tutaj mógłby się pokusić o wpisanie tych 30 stopni. Ale to nie będzie dobrze. Dlaczego? Dlatego, że my mamy wziąć kąt pomiędzy polem elektrycznym, to jest tutaj powiedzmy pole elektryczne poziomo tutaj, a wektorem, który reprezentuje tę powierzchnię, a wektor jest prostopadły do tej powierzchni, czyli ten wektor będzie wyglądał, będzie wyglądał tak. Więc ten kąt, który nas interesuje, to jest ten kąt, który znajduje się tutaj. No a tutaj no to mamy kąt, który dopełnia do 90 stopni, czyli tutaj będzie 60 stopni. Czyli tutaj muszę wpisać cosinus 60 stopni. No i to będzie wyrażenie na strumień. Więc na zakończenie trzeba właśnie uważać, który kąt bierzemy, że to ma być zawsze kąt pomiędzy polem a wektorem prostopadłym do powierzchni i kosinus tego kąta wchodzi nam tutaj do strumienia.